Hej, hej, szczęść Boże, wspólnotko chodząca codziennie na modlitewne spacerki. Witam Was tutaj sprzed mojego domku. Już są poodrywane folie z okien i z drzwi. Także domek czeka teraz na sezon zimowy. Mam nadzieję, że przetrwa w tym stanie, jeszcze bez elewacji i bez dachu. No, tutaj jabłoneczka obok, tutaj jest jabłonka z pestki zasadzona przeze mnie kiedyś, wiele, wiele lat temu. Ile ona ma lat już? Ze 30 parę? No, ale widzicie, ma już jabłuszka. Od wielu lat owocuje. Tu jest inna jabłoń, która ma bardzo dużo jabłek w tym roku. Będziemy musieli schować do piwnicy. Część pewnie zaprawię. Udało mi się autko wczoraj oddać do naprawy. Więc takie tutaj jeszcze różne gospodarcze prace też na nas czekają. Tutaj mi mały świerk usechł zupełnie. Widać mu było trochę za sucho na tej skarpie, więc będzie trzeba go też wyciąć. No, także jak się ma dom i ogród, to zawsze jest dużo pracy do zrobienia. O, zobaczcie, tam jest mój stryszek obecny, a tu będzie mój przyszły stryszek, jak Pan Bóg pozwoli i będę żyła. No, a na początek jeszcze chcę serdecznie... O, tu jeszcze to i to ja zabiorą, panowie, bo na razie zamknięty sezon budowlany będzie, aż do przyszłej wiosny prawdopodobnie. To są, ja mówiłam, że to są Michałki, a to są Marcinki. Ktoś mnie z widzów uświadomił, także dziękuję. Widzicie, też się uczę od Was dużo ciekawych rzeczy. I chciałam serdecznie podziękować Madzi z Rybnika. Madziu, dziękuję Ci bardzo za Twoje wsparcie mojego kanału. Napisałaś dla kanału Mamy Grażynki, także to w ogóle takie miłe, serdeczne. I ja serdecznie Ci dziękuję. Słoneczko powoli wschodzi. I znowu jest tak zimno. Ale jak będziemy się ruszać, to nic to nam nie zaszkodzi, żadne zimno. Więc Madziu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, że sobie zadałaś trud, żeby wejść na swoje konto, tam odnaleźć moje konto, podzielić się zasobami. Podobno najważniejsze głosowania to są te, kiedy się głosuje własnym portfelem. Więc to mnie też bardzo dopinguje do tej mojej służby. Wiecie, Pan Bóg daje też takie różne cukiereczki. To nie zawsze jest tylko taka sucha służba, ale i cukiereczki też są. I dziękuję też wszystkim za przemiłe komentarze Wasze. Naprawdę jesteście bardzo mili, serdeczni. Mam nadzieję, że Wam się nie nudzi ta trasa, bo jakoś, wiecie, ja tutaj chodzę tędy bardzo często i w ogóle mi się nie nudzi, bo każdego dnia tu wszystko wygląda inaczej. Inne są chmury, inne światło, a teraz jesienią to w ogóle wszystko się tak przebarwia. Tylko myślę sobie, że będę chyba zakładać jakąś już puchową kamizelę, taką dłuższą, żeby się nie przeziębić. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Wiecie, rano to ciężko myśli zebrać. Pozdrawiam Ewcie z Tomaszowa. Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Ewciu. Dziękuję za Twoje prywatne wiadomości. Jesteś taka powściągliwa, ale życzę Ci, słuchaj, też powodzenia
we wszystkich przedsięwzięciach i w sprawach rodzinnych też, a może przede wszystkim. Dobrze, otwieram zaraz Ewangelię, pierwsze czytanie. Zobaczcie, jakie piękne listki zebrałam po drodze. Jaki to jest rysunek tutaj, jakie kolory piękne, dobrane. Coś pięknego. No, a list do Galatów dzisiejszy, fragment jest trudny. No w ogóle te listy Pawła są trudne, nawet chyba święty Piotr narzekał, że święty Paweł to takie trudne, ma treści. Nie wszyscy to rozumieją i ja też swoim małym rozumkiem staram się to jakoś pojąć, ogarnąć. W każdym razie dzisiaj święty Paweł mówi, że tak naprawdę to Pan Jezus wziął na swoje barki wypełnienie tego prawa Starego Testamentu, bo jakoś nikomu się to za bardzo nie udawało i on to wziął, on wypełnił prawo do końca, a my żyjemy dzięki wierze, bo jeżeli ktoś wypełnia uczynki prawa, no to on teoretycznie zbawia się przez to wypełnianie uczynków i wiara mu właściwie do niczego jest niepotrzebna, no bo on ma pewność, że wypełnił te wszystkie przykazania, nakazy, zakazy. No i on jest człowiekiem sprawiedliwym i właściwie to niczego mu tam nie potrzeba, żadnej wiary, żadnego zaufania Bogu, tylko on sam się zbawia, jest swoim zbawicielem własnym. I czasami można spotkać takich ludzi, nawet dzisiaj, którzy są tak pewni swojej sprawiedliwości, takiej swojej szlachetności i bycia w porządku wobec Boga, że tak naprawdę Pan Bóg jest im niepotrzebny, no bo no oni sami siebie zbawiają. A to można zobaczyć na przykładzie tej przypowieści, czy tej opowieści, którą Pan Jezus przytacza, że faryzeusz i celnik przyszli do świątyni i faryzeusz dumny ze swojej sprawiedliwości nawet dziękował Panu Bogu, że nie jest jak ten faryzeusz, jak ten celnik, bo wypełnia wszystkie nakazy, tam daje dziesięcinę, no wszystkie tam nakazy prawa i chodzi do świątyni. A tutaj ten celnik, prawda, który gdzieś tam stoi z tyłu i nawet nie śmie głowy podnieść. Ale to jednak, o jak piękne ptaszki lecą w kluczu małym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Raz, dwa, trzy, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ptaszków. Brakuje jednego, żeby była pełnia. O, przyleciał. Nie, jakieś dwa. Gdzie one lecą? Czy to nie kaczuszki jakieś? Widzicie, jak tutaj mnie natura rozprasza. No i właśnie to... To właśnie celnik został usprawiedliwiony, prawda? Bo on bił się w piersi i prosił Boga o wybaczenie. On widział swoje winy, grzechy, swoją małość, niedoskonałość i wobec prawa bezsilność. No a faryzeusz
w tym swoim błędzie myślał, że on jest sprawiedliwy, że Pan Bóg oczywiście musi go przyjąć, musi go usprawiedliwić. No ale on nie odszedł usprawiedliwiony. Ciekawe, prawda? Mimo że wypełniał prawo. Może zabrakło mu współczucia, miłości względem tego celnika. To było takim niewypełnieniem prawa do końca. Miłości bliźniego tego zabrakło, ale on tego już nie zobaczył, nie zauważył. Więc dzięki Ci, Panie, że Ty za nas wypełniłeś to całe trudne prawo, wziąłeś na swoje barki, a my jesteśmy usprawiedliwieni dzięki wierze, dzięki temu, że ufamy, wierzymy, że mimo naszych grzechów, błędów, Ty nas przygarniesz, ocalisz nas i dostąpimy na końcu tego zbawienia. Także, Panie, dzięki Ci za Twoją ofiarę, za Twoją miłość i współczucie dla nas. Ty nie patrzysz na nas jak ten faryzeusz, że o, nie wypełniamy tych wszystkich obowiązków, tych przykazań, ale Ty nam współczujesz, także dzięki Ci, Panie. Amen. I dzisiejszy psalm. Refren jest: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. I też jest mowa o tym, że Pan Bóg oddał swoim ludziom posiadłości pogan. I przypomina mi się taka sytuacja, a właściwie takie rozeznawanie moje względem naszej wspólnoty, a to już wiele lat temu, kiedy pytałam się Pana, czytając, miałam wtedy katechezy na rekolekcjach z Apokalipsy, o siedmiu kościołach, listy do siedmiu kościołów, i no tam są typy różnych kościołów i Pan Jezus jakby daje takie instrukcje postępowania, instrukcje do kształtowania czy poprawiania danego kościoła. I pytałam się też: Panie Boże, a jakim kościołem jest ta nasza wspólnota? I mam prawie taką pewność, że dostałam odpowiedź, że nasza wspólnota jest kościołem w Filadelfii. I między innymi tam Pan Jezus mówi do tego kościoła, że stawia przed nim, czy daje mu drzwi otwarte. Czyli takie, wiecie, takie symboliczne drzwi do ewangelizacji. Otwarte drzwi, czyli że tak jakby, tak to rozumiem, otwiera przed nami ludzkie serca, że współdziała w tej ewangelizacji, której będziemy dokonywać. On będzie z nami, on będzie właśnie otwierał innych ludzi na wiarę, na prawdę Ewangelii. I tutaj w tym psalmie jest mowa o tym, że Bóg oddaje swojemu ludowi posiadłości pogan. I to jest też takie współdziałanie ze swoimi ludźmi, ze swoim ludem, w tym, żeby też inni tego doświadczyli, tego szczęścia, tej radości, tej obfitości, której my doświadczamy, będąc włączeni w ten lud Boży. Także tyle mogę się z Wami podzielić i myślę, że te otwarte drzwi też jakoś można, wiecie, sobie wymodlić, czy uwierzyć w to, że skoro my idziemy za Panem, szukamy Jego słowa,
szukamy tych prawd Ewangelii, żyjemy nimi, to Pan Bóg też będzie otwierał przed nami ludzkie serca, będzie nam pomagał, Duch Święty pomoże nam, podpowie, co mamy mówić, jak mamy się zachowywać. I jeszcze a propos tego podzielę się z Wami, bo wczoraj na tym modli spacerku tak w szczególny sposób wzywaliśmy Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby działał w tym dniu. I naprawdę wczoraj kilka razy doświadczyłam takiego szczególnego dotknięcia Ducha Świętego, takich natchnień w szczególny sposób i takie, wiecie, też wskazanie palcem. O, tutaj zobacz, ja jestem, ja Ci podpowiadam. Naprawdę takie wyraźne natchnienia, bo akurat z Mikołajem i z Hanią dyskutowaliśmy na takie poważne tematy. Szczególnie jeden temat omawialiśmy sobie, no bo codziennie przychodzą do nas jakieś pytania od braci, sióstr, jakieś komentarze i wtedy, jak mamy czas i siły, to się dzielimy tym, rozmawiamy, dyskutujemy. I wczoraj właśnie takie wjechały bardzo ważne, trudne tematy. I naprawdę Duch Święty w sposób szczególny mi podpowiadał różne fragmenty z Pisma Świętego, które były odpowiedzią na te pytania. No i aż Mikołaj się dziwił, że mam takie natchnienia, że faktycznie, no to jest super odpowiedź. A to naprawdę były takie podpowiedzi od Ducha Świętego, bo no ja nie mam takiej pamięci do tych wszystkich fragmentów jak Mikołaj, ale wczoraj no jakoś wyjątkowo trafnie mi Duch Święty podpowiadał. Wiadomo, że On podpowiada trafnie, ale to, że ja słyszałam te natchnienia, to było naprawdę jakieś szczególne wczoraj. Więc warto wzywać Ducha Świętego, warto się do Niego odnosić. Amen. Tutaj idziemy taką starą, starodawną drogą, która była używana tutaj w naszej miejscowości. Widzicie, wybrukowana takimi otoczakami. Tędy chyba, z tego co pamiętam, co mąż mi mówił, że tędy nawet autobus jeździł. Chyba jakoś po wojnie nawet jeszcze długi czas. Także fajna taka zabytkowa droga. Wyboista, ale się trzyma. Zobaczcie, jakie tu wichury przeszły, jakie ulewy. A droga dalej trwa. Amen. No słuchajcie, osądźcie sami, czy Pan Bóg się nie przyznaje do tych naszych modli spacerków, bo dzisiaj jest taka Ewangelia, która mówi właściwie o tym, co myśmy wczoraj omówili, bo Pan Jezus wygania złego ducha i mówi o tym, że jak ten zły duch wyjdzie, a my oczyścimy to nasze mieszkanko, a nie napełnimy się Duchem Bożym, to przychodzi 7 gorszych złych duchów, ten wraca, który już tam był jeszcze ze swoimi kumplami, i stan tego człowieka jest jeszcze gorszy niż przedtem. Także już wczoraj omówiliśmy ten fragment i pięknie nam to wszystko pasuje do całego tego wywodu. I co chciałam powiedzieć jeszcze? Aha, bo oczywiście tam ludzie zarzucają Panu Jezusowi, że On
mocą Belzebuba wyrzuca te złe duchy, no to jest już w ogóle grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mówić na czarne, że to białe, albo na białe mówić, że to czarne, zaprzeczać temu, co Pan Bóg działa, czy w naszym życiu, czy w życiu Kościoła. Takie buntowanie się wobec oczywistych faktów jest też takim poważnym grzechem. Jeżeli się od tego nie odejdzie, to właściwie nie ma wybaczenia, bo ten człowiek nie jest w stanie się nawrócić, bo on tym wszystkim prawdą Ewangelii, prawdą wiary, on temu zaprzecza. Tak jak kiedyś ojciec Mietek Wołoszyn próbował jakąś młodą studentkę przekonać do wiary. Koledzy ją przyprowadzili, bo myśleli, że ojciec Mietek zna Pismo Święte. On ją przekona, pomoże jej nawrócić się. No ale ona przeciwko wszystkim tym prawdom się buntowała. Mówiła: nie, nie, w to nie wierzę, w to nie wierzę, to nie. I w końcu ojciec się jej zapytał: a czy ty byś chciała, wiecie, takie fundamentalne pytanie, czy ty byś chciała, żeby Bóg istniał, czy żeby nie istniał, żeby świat był pod prawem Boga, pod jego władzą, czy żeby był bez Boga, żeby Bóg istniał, czy żeby nie istniał. I ona natychmiast odpowiedziała, żeby nie istniał. No więc w tym momencie, wiecie, ona już jakby podjęła tą fundamentalną decyzję, którą tylko sama może zmienić. Pan Bóg nie będzie na siłę nikogo zbawiał. Na siłę nie będzie nikomu wiary wtłaczał do serca. Każdy musi podjąć swoją własną decyzję niezależną, więc tak. Tego ducha buntu, wiecie, też można łatwo zauważyć i wtedy nie ma sensu tracić energii na takiego człowieka, na takiego bliźniego. Trzeba go po prostu zostawić. Tak jak się zostawia, no niestety, tych wszystkich narkomanów, oni muszą spaść na samo dno, nie można im pomagać w tym braniu narkotyków. Tylko muszą się naprawdę zderzyć z rzeczywistością, żeby móc się nawrócić. I pewnie tak podobnie jest z ludźmi, którzy wszystkiemu zaprzeczają w wierze, nie chcą się nawrócić. Też muszą sami podjąć tą decyzję, sami muszą zdecydować. Także chwała Ci, Panie, dziękujemy, że mamy wiarę. Dziękujemy Ci, że Ty pomagasz nam być czujnymi przed wszelkimi złymi duchami. Pomagasz nam je rozpoznawać i od razu przepędzać z naszego życia, bo Ty masz moc. I Twoim palcem to wszystko się dokonuje. Palcem Bożym wyrzucane są wszelkie złe duchy z naszego życia. Amen. I hej, szczęść Boże. Już zdjęłam aparacik z mojego statywu. Pożegnam się z Wami tutaj, z tego miejsca, tych pięknych jesiennych kolorów. Życzę Wam błogosławionego, owocnego dnia, owocnego owocami Ducha Świętego, miłością, radością, pokojem, cierpliwością, łagodnością. Życzę Wam, żebyście owocowali i z Bogiem, pa, pa.